Cześć. Dzisiaj zobaczymy, jak wygląda Himalayan Fruit, który zaczął kwitnąć jakieś 10 dni temu. Wrzucałem zdjęcie na społeczność. A dzisiaj postanowiłem zobaczyć go z bliska. Zobaczyć jego owoce. A musiałem tam poprawić coś niecoś. Przez to przytargałem drabinę i będzie można wejść i zobaczyć go z bliska. Himalayan Fruit, pod taką nazwą kupiłem tego banana. No według sprzedawcy jest to jakaś selekcja Daiyao. No, mam innego mam oryginalnego Daiyao z dość pewnego źródła i ten mój Daiyao wygląda inaczej. Inaczej od tego banana. No ale wejdźmy po drabinie i zobaczmy jego owoce. No wygląda na to, że będzie to banan. No na pierwszy rzut oka widać, że będzie to banan, który daje owoce jadalne. Owoce są bardzo podobne do innych bananów jadalnych, które już tutaj mi kwitły. I kwiat. Banan zakwitł na pniu, no, 3 metrowym. Można powiedzieć, że dokładnie 3 metry. Ma pień, grubość pnia na dole około 20 cm. A banan ledwo co tutaj się zmieścił, ale udało się. A jeszcze tutaj po sąsiedzku kilka podobnej wielkości bananów rośnie z podkulonymi liśćmi, no ale mam nadzieję, że też zakwitną. Tutaj po sąsiedzku rośnie też banan pod nazwą Himalayan Mountain. Himalayan Mountain. No, wygląda, na razie wyglądają oba bardzo podobnie do siebie. Chociaż Himalayan Mountain jest odmianą już. Nie jest to nazwa nadana przez sprzedawcę, tylko normalnie funkcjonująca odmiana w świecie. Nazwa odmiany. A Himalayan Mountain, Himalayan Fruit jest to nazwa nadana przez tego sprzedawcę właśnie. Dlatego, że jak twierdzi, to on wyhodował tego banana na skutek selekcji. Podobno jest to banan dosyć, no, bardzo odporny na zimno. Także we Francji zimuje sobie w gruncie. Dokładnie nie wiem w jakim, gdzieś chyba, zdaje się, że w środkowej Francji gdzieś. Mniej więcej w środkowej Francji zimuje sobie w gruncie. Ale prawdziwy Daiyao jest trochę inny. O, tutaj rośnie. Tutaj rośnie mój prawdziwy Daiyao, który był ścięty kilka miesięcy temu. Jakoś latem. Ale no i na razie odrasta. No, odrasta i ma, no, na razie wygląda nieciekawie. Odrasta po ścięciu, dosyć mocnym ścięciu, dlatego że za ciemno tutaj było i postanowiłem go ściąć. No ale niedługo może pozwolę mu rosnąć do maksymalnych rozmiarów, no tak żeby uzyskać z niego owoce. Ale ten banan wyglądał inaczej, miał szerokie liście, gruby pień, bardziej taki był jakby krępy od tego niby Himalayan Fruit.
Dobra. To by było na tyle. A jak będzie coś ciekawego się działo z tym bananem, to nagram kolejny filmik. Ogólnie roślina wygląda nie ciekawie, dlatego że liście są połamane. No ze względu na to, że jest za niski tunel. Po prostu, ale mimo to udaje się. I banany owocują. Dobra, na razie.